Skoro oglądasz ten film i znajduje się on na YouTubie, oznacza to, że kontynuuje serię z jadowitymi stworzeniami. I nic mnie nie ugryzło. Omawiany w dzisiejszym materiale gatunek, co prawda, nie znajduje się na liście CITES, ale jest jadowity. I samo ugryzienie przez ofiary porównywalne jest do wbijania rozżarzonych do czerwoności gwoździ do ciała. Wprost do kości. W całym tym filmie będziecie widzieć tylko mnie, ten stół oraz kolopendrę. Pareczniki to gromada drapieżnych stawonogów zamieszkujących wilgotne środowiska lądowe. Zamieszkują całą kulę ziemską, ale większość z nich, większych i bardziej jadowitych, można spotkać w strefie tropikalnej i subtropikalnej. Wyglądają jak monstra rodem z horrorów, do tego są jadowite, więc nie chcielibyśmy spotkać ich pod naszymi butami. Ich ciało jest segmentowane, mają ogromną ilość odnóży i co u nich charakterystyczne? W pierwszym segmencie przygłowowym odnóża są przekształcone tak, aby wydzielać z siebie jad. Przede mną na stole znajduje się jeden z przedstawicieli tych wspaniałych zwierząt, mianowicie Scolopendra subspinipes. Na pewno nie jest to zwierzę do brania na ręce i do głaskania. Do obsługi tego stawonoga przyda nam się penseta, minimum 25 cm długości, po to, żeby rozdrażniona nie dosięgnęła naszej ręki. Ale jeśli już by się tak stało, w pogotowiu tutaj mam cały czas adrenalinę, którą jak aplikować pokazywałem w poprzednim odcinku z Czarną Wdową, oraz pompkę sącą do usuwania jadu. Aby usunąć jad za pomocą pompki, należy otworzyć zestaw i wyjąć urządzenie z opakowania. Dobrać odpowiednią końcówkę. Wysunąć tłok. Przyłożyć końcówkę urządzenia do miejsca ukąszenia. Całkowicie wsunąć tłok. Poczekać, aż jad zostanie w całości wyssany i wezwać pierwszą pomoc. Skolopendry mają ogromny przedział, jeżeli chodzi o wymiary. Wszystko jednak zależy od źródła. Na początku myślano, że sięgają 15 cm długości. Jednak kiedy zaczęto je hodować, wymiary zwiększyły się do 20, potem do 27 cm, a nawet słyszano o osobnikach, które sięgały 33 cm długości. Na początku ten konkretny gatunek zamieszkiwał tylko tropiki Azji. W chwili obecnej występuje również w południowej Afryce, Australii i Oceanii, Ameryce Centralnej, Południowej, Karaibach i można by tak długo wymieniać. Zaczęła się tam mnożyć, ewoluować i tworzyć kolejne podgatunki. Tak jak wcześniej wspomniałem, ciało u nich podzielone jest na segmenty. Ten konkretny gatunek posiada 21 do 23 segmentów i dwa pierwsze nie posiadają odnóży krocznych i są w zupełnie innym kolorze niż reszta ciała. Niektóre z nich mogą być również wydłużone i to właśnie w nich znajdują się przedchlinki, którymi zwierzę akurat oddycha. Odnóża na ostatnim segmencie są mocno wydłużone i pełnią funkcję pomocniczą podczas kopulacji. Takie wydłużenie występuje zwłaszcza u samców. Ich pancerz jest chitynowy i każda część posiada odnóża tułowiowe, które zakończone są pazurami. Główka u nich akurat jest bardzo wyodrębniona i nie posiada charakterystycznej bruzdy poprzecznej. Wyodrębniają się u nich długie czułki, które również są segmentowane i liczą 17 do 19 części. Warto w tym miejscu również powiedzieć troszkę więcej o głowach pareczników. Twory na spodzie głowy nazywają się szczękonóżkami, są to zmodyfikowane odnóża. Bardzo podobne do tych na spodzie, jednak te służą do chwytania ofiary. Szczękonóżki u pareczników są na pierwszym segmencie zagłowowym. Prócz nich występują jeszcze dwie pary szczęk oraz tak zwana coxosterna, często wyposażona w małe zęby w liczbie od 5 do 9. W środku szczękonóżek znajdują się gruczoły jadowe. Jad skolopendr jest często obiektem badań w medycynie oraz toksykologii. Toksyczność substancji określa się skrótem LD. Wartość LD oznacza dawkę śmiertelną dla określonego procenta badanych zwierząt. Na przykład u skolopendry siła jadu wynosi LD50, dla myszy 60 mg na kilogram domięśniowo oraz 2,35 mg na kilogram dożylnie. 50 przy LD to procent zwierząt badanych, które zmarły. Ukąszenie u człowieka bywa niesamowicie bolesne. Mówi się, że skolopendry są zabójcze. Jest to jednak nieprawda, ponieważ większość z nich posiada jad zbliżony do osy lub pszczoły. Doniesienia o śmiertelnych przypadkach są albo bardzo stare, albo dotyczą dzieci. Na przykład przypadek dziewczynki, która została ugryziona w szyję bądź w głowę, w zależności od źródła. Nie zmienia to jednak faktu, że zwierzę to potrafi przysporzyć wielu kłopotów. Ukąszenie jednak w gorszych przypadkach obejmuje powierzchniowy ból, zaczerwienienie oraz obrzęk. Może również wystąpić martwica, jak i gorączka. Ból jest niesamowicie palący i intensywny. Ukąszone osoby porównują go do uczucia wstrzykiwania wrzątku pod skórę i do kości.
Trwa on niestety wiele godzin. Zdarzają się również problemy z oddychaniem. Jest on zabójczy dla małych zwierząt, jednak dla człowieka nie powinien stanowić zagrożenia, chyba że mamy do czynienia z osobą, która jest uczulona na pewne składniki jadu. Jad ten jest neurotoksyną, która paraliżuje schwytaną ofiarę i ją uśmierca. Z jadu pozyskuje się środki, które potrafią łagodzić ból, takie jak morfina, leczą choroby serca i według niektórych badań wspomagają hamowanie nowotworów. W toksynie tej można znaleźć takie popularne składniki jak acetylocholina, histamina czy serotonina. Jednak skolopendra potrafi zaszkodzić nam nie tylko kłami. Każdy kontakt z taką stonogą może skończyć się podrażnieniem skóry, bez względu na ukąszenie. U nasady odnóży posiadają gruczoły, które również wytwarzają toksyny. Jest to kolejny powód, dla którego nie warto brać skolopendry na rękę. Jest to bardzo ciekawe i śmiercionośne stworzenie, ponieważ nie tylko szczękoczułkami, gryząc, przekazuje ofierze jad, ale również chodząc po niej, nakuwa ją małymi kolcami, z których wydziela się toksyna. Zapewne każdy, kto chociaż w minimalnym stopniu interesuje się jadowitymi stworzeniami, słyszał o takich barbarzyńskich pomysłach jak usuwanie kłów jadowych. U skolopendry nie ma co nawet zastanawiać się nad takim rozwiązaniem, ponieważ usunięcie kłów wiąże się u niej ze śmiercią głodową, ponieważ kły nie służą tylko do przekazywania jadu, ale również i do pobierania pokarmu. Skolopendra według wielu znawców nie poluje na ludzi, chociaż słyną one ze swojej agresywności. Trzeba ją do tego sprowokować, bądź po prostu wystraszyć. W miejscach jej naturalnego występowania lokalni mieszkańcy potrafią znaleźć skolopendrę zarówno w ubraniach, jak i w butach. Można również na nią przez przypadek nadepnąć, ponieważ jest stworzeniem, które lubi zagrzebywać się w ziemi, pod liśćmi, gałęziami bądź pod kamieniami. Wolą zacienione miejsca, są bardzo wrażliwe na światło, a wszystko ze względu na bardzo specyficzny ich rodzaj widzenia, mianowicie nie posiadają narządu wzroku. Są w stanie określać natężenie światła. Podstawowym narzędziem do badania otoczenia są już wcześniej wspomniane czułki. Jak sami widzicie, skolopendry to bardzo fascynujące stworzenia. Zakorzeniły się one w wielu kulturach, chociażby nawet w Japonii, gdzie krąży legenda, że siały one postrach wśród smoków. Skolopendra nazywała się omukade, czyli gigantyczna stonoga. Udało się ją zabić za pomocą strzały zamoczonej w ludzkiej ślinie, na którą skolopendra była wrażliwa. Nie wydaje mi się, by plucie na skolopendrę w jakikolwiek sposób miało nas uchronić przed ukąszeniem. Do dzisiaj istnieją ludzie, którzy wierzą, że tatuaż przedstawiający skolopendrę uchroni nas przed śmiertelnym ukąszeniem. W Birmie wielu mężczyzn posiada taki tatuaż na przedramieniu. Mimo postrachu, jaki się skolopendra, jest ona zwierzęciem terraryjnym, na które nie są wymagane specjalne dokumenty. Najpopularniejsza jest ta znajdująca się przede mną, czyli skolopendra subsponipes. Chodzi również plotka, że ma ona najłagodniejsze usposobienie. Jednakże nikt mądry raczej tego nie będzie sprawdzał. Nie jest ona trudno dostępna i raczej o umiarkowanej cenie, ponieważ można ją kupić już za 150 do 200 zł. W hodowli trzeba trzymać je oddzielnie, ponieważ mają skłonności kanibalistyczne. Terrarium w przedziale 30 na 30 cm będzie odpowiednie dla jednego osobnika. Musi być ono bardzo dobrze zabezpieczone, ponieważ dobrze się wspinają i mieszczą w wąskich szczelinach terrarium. Lepiej w takim razie zainwestować w dobre, szczelne, dobrze zabezpieczone terrarium, niż mieć przykrą niespodziankę. Wilgotność jest bardzo ważnym elementem hodowli. Skolopendry są bardzo wrażliwe na wysuszenia. Posiadają nawet specjalny narząd skroniowy, służący typowo do badania wilgotności. Aby je zachować na odpowiednim poziomie, to jest 60-80%, musimy zainwestować w dobre podłoże. Najlepiej torf kokosowy, można dodać również mech oraz liście. Trzeba pamiętać, że wije lubią kopać, więc grubość podłoża musi wynosić minimum 10 cm. Trzeba również zadbać o to, by w terrarium nie pojawiła się pleśń, skolopendry są na to bardzo wrażliwe. Co do temperatury, są średnio ciepłolubne. Zaleca się w takim razie przetrzymywanie ich w temperaturze 22 do 28 stopni Celsjusza. Jej tryb życia przypada na noc, więc doświetlanie nie jest konieczne, chyba że dołożymy lampę imitującą światło księżyca. Zalecane jest również światło czerwone. Jeśli chodzi o żywienie, nie są zbyt żarłoczne, ale jeśli już, to bardzo szybkie i agresywne. W warunkach hodowlanych jedzą wszystkie stworzenia karmowe, takie jak świerszcze, karaczany bądź larwy. Można również pokusić się o kawałki mięsa. Trzeba pamiętać, by niezjedzony pokarm usuwać na drugi dzień, by nie wdała się pleśń. Pokarm podajemy im kilka razy w tygodniu. Na 10-15-centymetrową skolopendrę podajemy 5 świerszczy tygodniowo. Tak się składa, że nasza skolopendra jest głodna, a ja mam tutaj zarówno i kilka świerszczy, jak i szarańczy. Thank you.
skoro skolopendra jest już pojedzona, można porozmawiać o rozmnażaniu. Występuje u nich dymorfizm płciowy, ale jest słabo zauważalny, ze względu na to, że samice są większe od samców. Posiadając jednego sownika, ciężko to zauważyć. Są jednak inne rzeczy, które mogą nam w tym pomóc. Ostatnia para nóg u samców jest dłuższa oraz ich szczęki są większe. Do aktu rozmnażania dochodzi zawsze nocą. Wszystkie paryczniki rozmnażają się za pomocą spermatofor, które są przekazywane samicy. Po kilku tygodniach, czasem miesiącach, samica składa jaja, zazwyczaj około 130 sztuk. Po kolejnych dwóch bądź trzech miesiącach wykluwają się młode, które jeszcze przez kilka dni pozostają w gnieździe. Należy szybko oddzielić młode od matki, ponieważ zdarzają się przypadki, że młode zjedzą matkę bądź matka zje młode. Po tym całym materiale zapewnie domyślacie się, co powiem, że absolutnie nie jest to zwierzę dla początkujących terrarystów. Należy wziąć pod uwagę zdrowy rozsądek i nie myśleć, że dam radę zaopiekować się takim jadowitym stworzeniem. Jest ono tylko i wyłącznie dla osób z doświadczeniem z jadusami. Nie jest to zbyt wdzięczne zwierzątko, ponieważ hodowla opiera się przede wszystkim na karmieniu i obserwacji, co na pewno jest ekscytujące, podczas gdy skolopendra poluje. Jest niezwykle agresywna i szybka. A jeżeli ten materiał Wam się podobał, zostawcie koniecznie łapę w górę i docencie ten kanał subskrypcją, jeżeli chcecie, by powstały kolejne materiały z serii Śmiertelnie Niebezpieczne. A dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia, piona, cześć!